Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie. Hello, hello! A na live'iku, dalej z naszego Mass Effecta kochanego. Cześć, Fuller! Cześć, Kowal! O, i woda. Twoje zdrowie, Fuller. Cześć, Miraf. Cześć, Ostry Sosie. Cześć, Asasyna. Hejo. Cześć, Bartek. Cześć, Roplistine. Dzisiaj nas na szczęście nie zaatakowały żadne aktualizacje i mogę od razu odpalić grę. Jej! Cudownie. Jak to miło jest usiąść do live'a i od razu odpalić grę. O mój Boże. Te dźwięki na początku są strasznie głośne. Wow, tu mogę od razu wznowić rozgrywkę. Dobra. Z tego poziomu menu, śmiesznie. Co tam u was? Jak spaliście dzisiaj? Mnie się dzisiaj śniły jakieś szalone rzeczy. Że miałam dziecko, że pretzel rozwalił mi monitor. No. Jeszcze mówił, że takie... Jeszcze miał wywalone na ten monitor, nie chciałbym go naprawić. Chamsko. Nie wiem, czy nie będę musiała trochę ściszyć jednak. Tak, zaraz będziecie widzieć grę, tylko po prostu te menu pierwsze nie jest widoczne, bo zmieniłam jakby system wyświetlania na OBS-ie. Wybaczcie. Pogodnie idealna do spania. O. Glass painting, ojeju, powodzenia, Kowal. Jakbyś mógł, to się pochwal kiedyś tam. Wiesz, nie będę miała focha na pracę za to, co robił we śnie. Tak, dokładnie. O, mam nadzieję, że nie, Fuller. Cześć, Pracel. Właśnie cię obgadywałam, jak mi zepsułeś monitor we śnie. Ach, moja piękna Shepard, cześć! Cześć! I kajdan z żelem na włosach. Właściwie z żelem i gumą. Czy nawet nie wiem, nie chcę wiedzieć, co używa ta Ashley. Tylko nacisnąłem. No, 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 no! Oczywiście. Dobra, co my tu mamy? Aha, bo myśmy dostali zadanie zdemaskowania Serena. I teraz możemy iść albo do handlarza cieni, albo do Harkina. I wydaje mi się, że fajniej będzie do Harkina pójść. Jakoś nie przepadam za tym Barlawonem. Chociaż to nie jest zły gość. Ale z Harkinem będzie śmieszniej, jak mi się wydaje. A czy mamy coś w ekwipunku ciekawego, czy... Tu chyba wszystko porozdawałam. To można na Omnigel. I to też. Tego mi się nie chce nosić. Czekajcie, ona nie ma... Ona nie ma granatów i nie ma tego. Zastanawiam się, czy oni wszyscy mają faktycznie wszystkie bronie, ale wszystko mają. Ten ma dokładnie to samo, co ja. Tylko ten klucz jakiś tam. Do tych biotycznych rzeczy. O, już... Dobra, dajmy ci ten karabin szturmowy. Będzie. To jest ten sam, więc można to zniszczyć. Tobie damy to. Snajperek im tylko nie będę dawać, bo... są... Nie umieją snajpery. Nikt nie umie w snajpery, tylko ja. Nie no, ja też nie umiem w snajpery. Myślałam, że powiesz, że gównem wizualnie nawet pasuje. Się nazywa młodsza siostra Serena. Serenka. Okej. Co to za ludzie? A pytasz się mnie, co to za ludzie są w naszej drużynie?
Kajdan i Ashley. Byli ostatnio. Nic tu praktycznie nie zmieniamy, jednak trochę podgłośnie. Okej. Okay. Ogólnie... dobra. Zrobimy tak. Bo jest tu sporo zadań pobocznych na Cytadeli, które warto zrobić. Ale zawsze robię tak, że najpierw zajmuję się głównym wątkiem do pewnego momentu i od tego momentu zaczniemy sobie zadania poboczne, myślę. I co jeszcze? Aha, miałam tylko zebrać... zbiorę tylko te dwa zadania, które tu widzę. Mianowicie od Szorbana, bo on będzie tam... Będziemy musieli klikać we wszystkie... we wszystkich opiekunów po drodze i od admirała Kahoku, bo po prostu jest po drodze. Więc to wezmę, a resztę weźmiemy jakby później. Nie umie, Ania też nie umie, czyli nikt nie umie, tak? Cześć, Andrumi. Naszej drużynie są takie ludzie, że niekoniecznie trzeba się nimi interesować. Chodźmy do metres. Boże, to później! Ten gość coś kombinuje. Musicie poczekać. Który? Co? O, nie, ja nie... Nieważne. To jest Szorban. Od Siorbania. Tak. Łomatko. Coś, czym mogę służyć? Jak śmiesznie oni wyglądają. W sensie, Boże... Oczy wszystkich postaci dostały jakiegoś totalnego blasku i teraz tak dziwnie mi się patrzy na Salarian, że to jest kosmos. Byłeś po prostu po drodze. Dlaczego jest pan tak zainteresowany opiekunami? Opiekunowie? Nie interesują mnie opiekunami. Dziwnie. Nie ściemniaj. Wiesz, on jest taki ciemny. Wiem, co widziałam. Ja nie jestem pewien, czy powinienem o tym rozmawiać. Tak ciemniej wygląda niż w pierwotnej wersji. Czemu nie? Tylko rozmawiamy. Coś w tym złego? Nie. Chyba nie zaszkodzi powiedzieć prawdę. Używam małego skanera, by zebrać odczyty opiekunów. Jak dotąd z mizernym rezultatem. Trudno jest do nich podejść. Po co ta cała konspiracja? Ponieważ nie powinno się przeszkadzać opiekunom. Nie sądzę, by skanowanie im przeszkadzało, ale władze mogą się nie zgodzić. Chciałbym dokończyć pracę bez przeszkód, ale to chyba niemożliwe. Cześć, Seba. Na Salarianach nawet fajnie wyglądają te oczy błyszczące bardziej kosmicznie. No, całkiem spoko nawet. W sensie, znaczy wszystkie te oczy wyglądają całkiem spoko, tylko... Na przykład szkoda, że mojej pani Shepard na przykład aż tak dobrze tej tęczówki nie widać. W sensie w tej pierwszej, oryginalnej wersji było bardzo ładnie widać tęczówki, tak mocno kolorystycznie. A tutaj jakby no, troszeczkę słabiej to wygląda. No, ale to już, nie wiem, kwestia przyzwyczajenia pewnie. Cały czas mamy kajdanka, no. I kajdankę. Tak, zmywarki na Cytadeli. O, Boże. Seba się zakochał w kajdanie. W kajdance. Pozwól, że pomogę. Mogę panu pomóc. Nie boję się władz. Nawet nie wiem, kim jesteś. Muszę o tym zapomnieć. Jestem komandor Shepard z Wojsk Przymierza. W takim razie sądzę, że przydałaby mi się wasza pomoc. Będziecie potrzebować tego skanera, który wymyśliłem. Proszę go uruchomić przy opiekunie. Zebrane dane zostaną automatycznie wgrane do bazy danych. Otrzymacie kilka kredytów za każdy skan. Tak, zebranie jakby wszystkich opiekunów na stacji no trochę zajmuje, bo oni są... To jest trochę jak hidden object w tej grze, że chodzisz po całej Cytadeli i musisz znaleźć tam 20 czy ileś tych opiekunów po drodze. To jest takie w sumie śmieszne trochę, że takie zadanie tu jest, ale no... I wydaje mi się też, że chyba on się też inaczej odzywa w momencie, jak już zostajemy widmem, ale no, pewna nie jestem. Ja tego questa wziąłem na samym końcu i się męczyłem potem. O nie! Bartek. Ja go zawsze biorę na samym początku, żeby mieć tych opiekunów z głowy, bo to jest masa łażenia i tak nigdy jakby... Do końca nie pamiętam wszystkich, całego rozmieszczenia ich na stacji, bo no, trochę tego jest, a jakby
nie staram się, nie wiem, grać na pamięć czy coś, tylko no. Pamiętam tylko jakieś tam szczegóły, takie momenty, gdzie oni są skryci na przykład za jakimś filarem czy coś. Cześć, Infernom. Dlaczego to robicie? Co pan zrobi z danymi po otrzymaniu skanów? Postaram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Widzimy, jak pracują, a równocześnie tak mało o nich wiemy. No. Sam jestem naukowcem. Chcę się dowiedzieć, co nimi kieruje. Dobrze. W takim razie ja się zbieram. Dobrze, ja również mam dużo pracy. Na razie, powodzenia w robieniu skanów. No tak, teoretycznie to oni trochę nielegalnie to robią, w sensie, no bo nie powinniśmy przeszkadzać opiekunom. Co równoczesne jest jakby no, brakiem badań na nich czy coś. Ale siłą rzeczy... No cóż... Ci opiekunowie też śmiesznie wyglądają, strasznie... Strasznie zbledli w tej wersji. No, o, i dostałam od razu poziom za tego opiekuna. Zrobiłem zgubiony progres w Bioshocku i doszedłem bólem i mękami do Emporium. Walka daje mi nieźle w tiry, a walka, którą skończyłem przed chwilą, chyba mi się popsuła, bo główny boss nagle zniknął i wygrałem. Aha! Nie wiem, czy się cieszyć, czy gratulować, czy nie, ale gratuluję, że ci zniknął boss. Wiesz co, Infernom, nie wiem, trudno mi powiedzieć, no musisz sobie sprawdzić wymagania systemowe i porównać ze swoim komputerem. Niestety nie będę w stanie ci powiedzieć, czy ci będzie działać, czy nie. No ale ta legendarna edycja ma dosyć duże wymagania systemowe, także... także troszkę lipka. Dobra, ja bym chciała mieć ten pancerz, chyba. Chociaż nie wiem, czy ja dojdę do tego pancerza. No i fajnie by było mieć strzelby. Kurde. Ja bym tu chciała mieć wszystko, to jest najgorsze, wiecie. Chyba, że sobie barierę odblokujemy. Dobra, weźmy barierę. Barierę. Weźmy pistolety. Szkolenie szturmowe. A to? Dobra, weźmy dwa pistolety. Cześć Teso. Cześć Samfu. Hejo. Dobra. Co ty tu masz? Szkolenie szturmowe, bo ty się tu... A, o, ty możesz... Aha. Dobra. Czy oni mają wszystkie... Nie. Ona zdecydowanie jest jakimś żołnierzem, bo ona ma wszystkie rzeczy... Może używać wszystkie broni. Myślę, że lepiej karabiny szturmowe by ci było pójść. Pancerz. Na razie ci to weźmiemy. A ty, Kaidan, masz wszystko na równi. Bo tak ci to pięknie dałam. Masz bardzo podobne umiejętności do mnie. Więc ci pójdziemy w... tą deszyfrację, niech będzie. Dobra. Proszę zmienić zakładkę i dać Kaidanowi w rozmiar. Nie liczy się rozmiar, jak to Joker powiedział wczoraj, tylko technika. Dobra, pogadajmy z Kahoku. Nie, chcę rozmawiać z jednym komandorze. Aha, nie da się z nim gadać. Okej. Okay. Czyli jednak od niego zadanie możemy wziąć dopiero wtedy, jak zostaniemy
zostaniemy widmem. Ja bym chciała jeszcze wiedzieć, ile jest tych opiekunów. A 20, trafiłam! Jednak dobrze pamiętałam, że 20 opiekunów jest na stacji. Dobra. Czy po drugiej, chyba po drugiej stronie był jeszcze jeden opiekun. Tamtą Mańkę. Cześć Tomek! Tej mu i w rozmiar, i w technik. O, tutaj jest. Mówię wszystko, co słyszysz. Ale tak właśnie jest. Wszyscy o tym mówią. To... Jak się jeszcze nalatamy za tymi opiekunami w całej stacji. Ostatni będzie chyba przy tym, przy naszym statku. Dobra, tu nic nie ma. W sumie to pójdziemy sobie na piechtę na razie. Bo zahaczamy. Chociaż nie, w sumie to... No ale pojeździć windami możemy. Jeszcze nie jeździliśmy windą. Cześć Feribi, cześć Duksowa. Hejo. Ta winda prowadzi na górę do prezydium. Znajdziesz tam ambasadę. Ale ja nie chciałam to klikać, tylko chciałam wejść do tej windy. Zium! Jedziemy! Nie mogę uwierzyć, że Rada zignorowała dowody przeciwko Sarenowi. Saren jest jednym z ich najlepszych agentów. Jasne, że uwierzyli jemu, a nie nam. Czyli teraz my szukamy tropów, gdy ten nadęty Turianin grasuje po okolicy. Urok polityki, faktycznie można pominąć jeżdżenie windą. Nie cierpię polityki. Ale ja lubię windy w Mass Effectie. W sensie, on nie dość, że tutaj zbiera się zadania często w tych windach. Jak mi się wydaje, że to było tutaj. To oni sobie jeszcze tutaj jakieś pogawędki urządzają. Więc to też jest fajne. Zaszczelić NPC-tów? Matko, chyba, znaczy tak na stacji to chyba nie. Gra w ME to windy. Czyli, no, Ashley jest denerwująca, bo ona się tak wkurza na wszystko i wszystkich, on strasznie emocjonalnie. Spójrz na tamtego robala. Co on robi? No, to jest opiekun. No, i Alina, która powtarza ciągle, że nie można niepokoić opiekunów, ale my! My będziemy. Dobra, tu jest pięknie. W ogóle ten przekaźnik tutaj. Kurczę, ładnie to zrobili. Aczkolwiek nadal trochę pustawo tu jest, ale no. Witam w prezydium. Wszystkiego nie mogę zmienić. O, tam jest Hanar. Hanary też ładnie wyglądają, widzę. Dobra, ja bym się chciała dowiedzieć, czekajcie, bo my potrzebujemy iść do Nory Chory. To jest bardzo dobre pytanie, którędy? Ja nie pamiętam, jak zwykle. Ale tam widzę opiekuna, to zahaczymy. Nie powinno cię tu być. To zadanie z Hanarem zrobimy też później. Dobra, to jest do okręgów. To może to było tutaj? Pewnie nie jestem nigdy. Aż mi mówi co myśli, nie owija w bawełnę. Znaczy, no, rozumiem. Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. O nie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. Kamerzysta z nami bieg. Idziemy do Nory Chory, Nora Chora. Patrz na alienów. Stoją tak niezręcznie. No, zawsze za mną. O, tutaj się chyba też zbierało jakieś zadanie. Naprawdę tutaj są sądzisz, jakieś że go tu znajdziemy? Zawsze zatrzymuje się na kilka partyjek kwazara, nim dostarczy towar. Pięść się w... O, tu jest opiekun. Pozwól, że cię przeskanuję. Kolejna gwina. Williams, cieszysz się, że trafiłaś do oddziału komandora? Nie jestem pewna, porucznik.
Za każdym razem, gdy myślę o sprawach, które musimy załatwiać, myślę o krańcach wszechświata, gdzie ciężko jest zacumować. Nie pękaj, sierżancie. What? Wiara w siebie i duża spluwa pomogą ci przetrwać wszystko. No, na pewno. Na Ketchum Hall. To dokąd prowadzi? A, tu też jest opiekun. Gdzie oni są często ukryci w takich dziwnych miejscach. Tutaj też będziemy. W związku z głównym wątkiem. A to dokąd prowadzi? Do targowisk i Nory Chory. O. To jest Emily Wong. Komandorze Shepard! Nie. Halo, komandorze Shepard! Nie rozmawiamy. To jest Flux. Idziemy do Nory. Proszę mnie przepuścić. W ogóle. Tutaj nadal płasko trochę. Za podtekst słowa Kajdana. Wiara w siebie i duża spluwa. No bo myślę, że Seba, wy nadajecie na tych samych falach. Daj wywiad, jesteś sławna. Nie. Gorzej zaraz... O nie, Konrad Werner tu jest. Jestem pewny, że ty mi to sprzedałeś. Pamiętam twoją twarz. Nie. Konrad, daj mi spokój. Boże, ja uciekająca przed zadaniami pobocznymi. Nie ma Nory Chory, halo. Gdzie to było? Boże drogi. O rany, to komandor Shepard. Czy ta podróż mnie zabierze do Nory Chory? Okej, ten. Jest, tylko musisz iść dalej, aha. Dobra, nieważne. Sobie przełożyłam, że tak powiem, szybką kolejką. Zakleić wąs, żeby się nie rozpoznali, no. To ona! O, właśnie. Ona! Szczylu, szczylu! Czekaj, no, stary. No. Wow, dużo mi to dało. Widzę. Możesz coś zrobić. Dobra, coś wypło. To najemnicy Sareno. Czysto. Czysto. Przejrzysto. Chora Pokanor. cześć, Lasencje. Hello! O, tutaj można sobie usiąść. Zrelaksuj się! Pooglądajmy trochę kosmicznego tańca. Będę tam tańczył na jakieś lasencje, Boże! Ale trochę małe cycki masz. Dobra, wstaję. Się bije. Aż dziwne, że nie ma za to osiągnięcia. Cześć, bywalcu. Mam tu sprawę do załatwienia, ale z kimś innym. A, to jest gość od zadania też. Nie teraz. Oglądam występ. To jest też jakaś pani. A, dobra, ona też jest od zadania chyba. Dobra, zostawmy na razie wszystkie zadania. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się udał. O, Brex! Cześć, Brex! Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Brex, mam wrażenie, że się nie zmienił. Skorzysta z niej. Nie, Brex. Koniec zabawy. Wypierdalaj. Wypadł. Dopiero początek.
sztywno siedział. Drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodziło? Kto wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Oj tam, będzie fajnie. Brec jest super. Dobra, ale zacznijmy od Harkina. Jakiś ekwipunek dostałam, Boże drogi. Jest bardziej wyraźny. No, chyba trochę tak, ale jakby u innych więcej się zmieniło trochę. Tak mi się wydaje w kwestii graficznej. Chyba, że to światło jest takie tutaj. Szukasz zabawy? Bo muszę powiedzieć, że masz piękne, krągłe i niedopieszczone oczy. Może więc posadzisz swój słodziutki tyłeczek obok starego Harkina. Napijemy się i zobaczymy, co i jak. Jesteś odrażający. Może później. Jak sobie chcesz, księżniczko. Wiesz, gdyby więcej Marines wyglądało tak jak ty, może wstąpiłbym do przymierza, zamiast gnić w SOC. Wiesz co? Nie pamiętam, Seba. Grałam facetem, ale wydaje mi się, że chyba miał inne dialogi. Nie wiem, grałam facetem, ale bardzo dawno temu. Harkin, prawda? Podobno możesz mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby. To turiański funkcjonariusz SOC, ma na imię Garus. Garus? No, chyba nie podrywam. Musisz być z załogi Andersona. Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, co? Wiem, gdzie jest Garus. Ale najpierw powiedz mi jedno. Czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? Nie, są jakieś sekrety. Niby nie podrywał, ale jak gramy facetem, to też możemy mieć romans z Kaidanem. Nie, Seba. Nie można mieć romansu z Kaidanem, grając facetem w pierwszej części. Romans między dwoma mężczyznami można mieć dopiero w Mass Effect 3, o ile dobrze pamiętam. No, niestety. Także jedyną osobą, jaka może zaliczyć Kaidana, to kobieta. A co masz na myśli? Kapitan był kiedyś widmem. To dopiero niespodzianka, nie? Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Pierwszy człowiek, który dostąpił tego zaszczytu, a później wszystko spierdolił. Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wrobił. Jeśli chcę być z Kaidanem, to muszę być kobietą. No, niestety. No chyba, że są jakieś mody właśnie, bo tego dosyć dużo popowstawało. Ja nigdy nie grałam z modami, więc nie wiem. Dlaczego go wywalili? Spytaj się. Nie znam szczegółów, ale założę się, że to ciekawa historia. Upadek bohatera. Klasyczna tragedia. Boże, ten jego śmiech. Mówiłeś, że wszystko zostało zatuszowane. Jak się o tym dowiedziałeś? Przez 20 lat rozwiązywałem różne sprawy tutaj, na Cytadeli. Mieszkańcy stacji uwielbiają gadać. Sekrety są jak syfy na mordzie. Wszyscy jakieś mieli. O Boże, odrażające! Myślisz, że warto mi dokończyć oryginalne M1, czy kupić remaster? Bo w sumie nie wiem, czy to duże różnice. Trudno powiedzieć, Bartek. W sensie... No, Mass Effect 1 ma najwięcej różnic z wszystkich części tutaj, nie? I jeżeli, nie wiem, nie drażni cię aż tak bardzo system walki czy grafika tej gry, no to nie wiem, ja bym dokończyła. No a tutaj są głównie usprawnienia, nie? Takie drobne rzeczy. No nie wiem. Ja mogę grać we wszystko, więc mnie to nie przeszkadza, zarówno, nie wiem,
staroświeckość Mass Effect 1, jak i tutaj jakieś usprawnienie, nie? No, nie przeklinają, dlatego jest 18+. Pamiętam, że w remaster Metro mi się mega podobał i bardzo dobrze mi się grało. Potem odpaliłam oryginał, bo myślałam, że będzie tak samo fajnie. Pograłam 2 godziny, wyłączyłam i podziękowałam. Znaczy, no bo jak się zaczyna od drugiej strony, najpierw grając w jakieś usprawnione części, a potem wracając do oryginału, to zawsze jest dużo trudniej wrócić w tę stronę, niż jakby się grało właśnie, jak się grało w pierwszą część oryginalną, a potem dopiero się gra w jakieś usprawnione. No bo to jednak... zawsze te różnice będą zauważalne, nie? Aczkolwiek ja tyle razy grałam zarówno w pierwszą część, jak i we wszystkie inne, że mnie by to nie zrobiło różnicy większej. Teraz jest wygodniej, bo widzę, że jest trochę lepiej z tym strzelaniem, celowaniem i tak dalej, ale no, to już zależy od człowieka, nie? Kłamiesz! Dlaczego miałabym wierzyć pijakowi? W porządku. Zapytaj Andersona. Założę się, że ci powie. Jest zbyt głupi i zbyt dumny, żeby kłamać. No dobrze, ale nie dlatego tu jesteśmy. Dlatego się zastanawiam, czy kupić, ale widzę, że jak się ma starą trylogię, to póki co nie opyla się jej kupić, bo niewiele tam pozmieniali. Znaczy, no tak jak mówię, głównie... poszedł tutaj system walki, system punktowy, grafika. No to jest Boże, nie remake, tylko remaster, tak? Jakby zrobili remake, to by pozmieniali jeszcze trochę więcej w rozgrywce. Tutaj chodziło o to, żeby jakby ta gra była bardziej dopasowana na nasze czasy. No, wyszło, no jak wyszło. No, moim zdaniem dwójka i trójka niekoniecznie potrzebowały tego remastera, ale... No, jedynka w sumie bardziej, no bo ten system walki tutaj faktycznie kulał dosyć mocno. No, ale no, ja mówię, bo ja mogłabym grać we wszystko. Nie, po cichu w oryginalnym Metro praktycznie nie istnieje, umierańsko było mocno. No, rozumiem. No i jeszcze trzeba zobaczyć, jak będzie z Mako, bo to też pozmieniali. Może zobaczymy. Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus? Garus węszył w biurze dr Michelle, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. A, no tak. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. Dobrze, pogadajmy jeszcze z tobą. Jak dobrze znasz kapitana Andersona? Spotkałem go kilka razy przez te wszystkie lata. To jeden z tych gości typu: tak jest, sir. Zaraz wejdę panu do dupy, sir. Wiem, co miało miejsce na Torwanie. Możemy załatwić sprawę pokojowo. Oczywiście. Nie poprawili kwestii, nie wiem, synchronizacji napisów do tego, co oni mówią. Bo napisy chyba były do, nie wiem, wersji angielskiej, a dubbing jest zupełnie inny. Dobrze, smacznego, Seba. W tej walce mnie denerwuje drżący celownik i samobójczy członkowie drużyny, którzy chyba w ogóle nie robią tego, co im każe. Racja, Bartek. I to niestety kuleje w Mass Effect 1 i mam wrażenie, że tutaj mogli tej drużyny trochę nie poprawić. Aczkolwiek jeszcze zobaczymy, jak będzie dalej, bo na razie z tego, co zauważyłam, to oni tam w sztucznej inteligencji to im nie dodali za dużo. No ale zobaczymy. No ten drżący celownik jest o tyle, miał być chyba takim utrudnieniem, że jak im bardziej rozwijasz daną postać w konkretnym kierunku, na przykład daną broń rozwijasz w drzewku umiejętności, to ten celownik tam chyba coraz mniej drży albo już wcale potem. Pamiętam, że raz grałam żołnierzem, to on już nie miał takich problemów z tymi celownikami i trochę lepiej to działało. No, natomiast... No, tutaj to nie wiem, bo na przykład snajperką w ogóle nie graliśmy jeszcze, także... 90 nie było takich Dragon Age Origins, to czasami napisy nie zgadzają się z dialogami. No to widzę, że mają tak rodzinnie chyba. Kapitan jest dobrym żołnierzem. Jasne, skoro tak uważasz,
Ubierz go w wymyślny kostium, przypnij na piersi kilka błyszczących medali i nazwij bohaterem. Wszyscy inni tak robią. Jeśli jest taki wspaniały, to dlaczego widma go wyjebały? O to go spytaj, kochanie. Boże, przestań winić innych, spójrz na siebie. Powinieneś spojrzeć w lustro. Ogarnij się, chłopie. Daruj sobie te kazania. Nie jesteśmy w kościele. Ja dzisiaj przeszedłem Feroz, dostawałem szału, bo Garus i Tali dosłownie przytulali się z przeciwnikami. No. Masakra. Inwestuję głównie w snajperki, żeby stać z tyłu, a wysyłam innych, żeby szarżowali na śmierć, bo tylko do tego się nadają. I tak masakra, ja przy tym normalnym celowaniu cele nie mam. No, rozumiem, Bartek. Współczuję. Cześć, Lawinka. Hej. Kronat Tadei. Jak ci się pracuje w SOC? Chodzi ci o to, jak mi się tam pracowało? Egzekutor zawiesił mnie bez prawa do pobierania wypłaty. Powtarzające się wykroczenia. SOC miała na mój temat kartotekę. Uwierzysz? No jak źle się zachowujesz, każdy to mają kartotekę. Cokolwiek popełniłem, został odnotowany. Ostro potraktowałem podejrzanego. Notatka do kartoteki. Wypiłem kilka głębszych na służbie. Notatka no do to akurat nie powinno mieć miejsca. Zwędziłem parę kredytów z nalotu na handlarza narkotyków. Notatka do kartoteki. Po prostu pierdolony wielki brat. Zobaczę, gdzie tam utknąłem. Dobrze. Poczekam na jakieś informacje, jak ci się gra teraz po przerwie. Cześć, Legion. I tak ci się upiekło. Co ty możesz wiedzieć do kurwy? Praca dla SOC to nie to samo, co służba w piechocie morskiej. Ludzie się wkurzają, kiedy kogoś rozwalimy. Dochodzenia, przesłuchania, zasady, nakazy. Każdego dnia muszę przebijać się przez tyle papieżysk, że nosorożec by się udławił. Więc nie mów mi o tym, co dobre, a co złe. Wy, żołnierze, macie łatwo. Znowu mogę przestać ginić innych. Ale w sumie on trochę racji ma, że tam jest dużo biurokracji i potem wspomina też o tym Garus zresztą, że tam jakby właśnie strasznie ciężko jest jakby pracować tak normalnie, żeby to miało sens, bo no, nie dość, że biurokracja, to tam właśnie te jakieś najmniejsze przewinienia są dosyć mocno, nie wiem, dosyć hardkorowo traktowane, także... Jakby trochę racji ma, ale no niekoniecznie wszystko. No piechota morska, bo oni pływają po oceanach niebieskich w kosmosie. To mniej więcej to samo, nie? Co wiesz o Garusie? Pojeb i tyle. Nadal mi się zdaje, że może zbawić świat. Garus jest super, nie to co ty. Ale niedługo za to zapłaci. O, egzekutor to jest Alexa. Uwielbia pokazywać swoim podwładnym, gdzie ich miejsce. Spójrz tylko, co mnie spotkało. Przestań winić innych, Boże. Dobra, dajmy już mu spokój. Dobra. Pozwól mi pić w spokoju. Czy z nim mogę pogadać? Pokoje na zapleczu są zarezerwowane dla pięści i jego przyjaciół. Tam biadolenie i jedna i druga strona ma swoje plusy i minusy. No, to tak. Kim jest pięść? Właściciel klubu. Klienci nie mogą wchodzić na zaplecze. Napisa. Czego chciał ten drugi kroganin? Wrex? Sprawy osobiste. Nie jest specjalnie rozmowny, co nie? No, nie szczególnie. Do widzenia. Życzę miłej zabawy. No dobrze. Gdzie mamy iść? Garus. Aha, do kliniki medycznej. Jakieś randki zachodzą chyba. On próbuje macać, a on nieszczególnie chętna. Nie wiem, co on robi z tymi rękami, ale... Spoko.
O, tu się macają. Macu, macu. To chyba te panie z klubu w ogóle. Dlaczego kapitan Anderson nie powiedział nam, że był kiedyś widmem? Bo może nie był. Harkin to ćwok. Harkin to tylko namieszać w głowach. Kajdan został za drzwiami, nie umie przejść przez drzwi. To, nadal chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia kapitan. Kajdan, idziesz? Kajdan, zostaw ty. Pójść z Kajdana, ale on nie chce wyjść. Chciał się na nie rzucić, ja się powstrzymywał. No widzisz, Kajdan jest głupi, on nie ogarnia w ogóle życia. On nie wyjdzie stamtąd. Spoko, zostajesz, Kajdan, rozumiem. Czekajcie, do tej kliniki to chyba tędy wyjdę? Czy to nie jest? A, bo to tutaj jest! O, widzicie. Zbadził się. Chcę jeszcze sobie chlapnąć od ławę. O Boże. Dobra, potem z tobą pogadam. Było chyba tam. O, i smacznego właśnie, Seba. Co z tym, z tym, że nie ogarnia życia, to go trochę rozumiem. O Boże. Wpuśćcie mnie tu. Komandorze Shepard! Nie chcę z tobą gadać, głupia Emily. Chilluj bazę. Było chyba tutaj. Klinika medyczna. Nikomu nie powiedziałam, przysięgam. Sprytnie, pani doktor. Tak właśnie ma być, gdy zjawi się Garus. Buzia na kłódkę, albo będziemy musieli... Tak. Kim jesteś? Puśćcie ją. Dziwne rzeczy. Cześć, Garus! Jesteś super, Garus. Ale widzieliście, jak trafił? Czuję kłopoty. No ja też. Dekaj, to było to? Ale dużo luda! Oni też nie ogarniają życia, widzę. Ha! Wybuchło! Obszar czysty. Czysto! Czekajcie, zanim z wami pogadam, to was okradnę. O, nice, Bartek. A czemu tak? No, powodzenia, Kowal. Dziękuję bardzo. Statku, jak spuszczał wodę, to nadal siedział na sadze, się go wyssało w próżnię. Co? Precel. Ale wyczucie, Shepard. Cześć, Garus. Dzięki tobie się udało. Jesteś fajny, wiesz? No i teraz... Nie chcę być dla niego niemiła. Nie ma problemu. Cieszę się, że mogłam pomóc. Doktor Michelle, jest pani ranna? Nie, wszystko w porządku, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Wiem, że pani grozili, ale jeśli dowiemy się, dla kogo pracowali, będziemy mogli panią chronić. Pracują dla pięści. Chcieli mnie uciszyć, żebym nie mogła powiedzieć Garusowi o Quariance. NPC bywają głupi, Elizabeth Bajuszuk działa tak, że za nami biega i nam pomaga. Taki ma AI, potrafi zniknąć z oczu i gracza się, i się respawnować za plecami, tak żeby było ładnie kosmetycznie. I dzisiaj się odwracam, a Elizabeth tak wyłania się z ziemi, jakby robiła Matrixa. O nie! Ale dobrze, że... Ale to przynajmniej umie o siebie zadbać, nie? A w Celcie zamawiam, czasem są takie promocje, 2 w cenie jednej, a automatycznie wkłada 2 do koszyka. Aha, ale śmiesznie, Bartek. Twoja siostra to baba. Nieprawda. No ma więcej zmarszczek, bo ona jest starsza niż ja. Nie chciał cię widzieć. Quarianka? O jaką Quariankę chodzi? Kilka dni temu do mojego biura przyszła pewna Quarianka. Została postrzelona, ale nie chciała zdradzić, kto to zrobił. Prawdopodobnie ktoś ją ścigał.
Spytała mnie o handlarza cieni. Chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. No, ona ma jakieś te kości policzkowe, nie takie. Przez to, że jej się te oczy świecą, tak, to wygląda jakby zupełnie inaczej. Jak wiele może jakby dać sama zmiana oczu. Więcej brzusznego cycka. Ja bym nie zjadła w ogóle dwóch pizz. Nie dałabym rady. Gdzie jest teraz? Skontaktowałam ją z pięścią. To agent handlarza cieni. Już nie. Teraz pracuje dla Sarena. Handlarz cieni się wściekł. Pięść zdradził handlarza cieni? Nawet on nie jest aż taki głupi. Saren musiał przebić stawkę. Akwarianka ma coś, czego pragnie Saren. Coś na tyle cennego, aby zadrzeć z handlarzem cieni. Co jeszcze może mi pani powiedzieć o Kwariance? Nie jestem pewna. Tak jak mówiłam, chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Ona nie... Ale ma pełne usta. Chwileczkę. Getty? Jej informacje miały związek z getami. Też ma jej chce miodu. Na pewno jest w stanie powiązać Sarena z getami. Rada nie może tego zignorować. Zostawię jedną w lodówce na jutro. Aha, okej, okay, rozumiem. Pora złożyć pięści wizytę. To twoje przedstawienie, Shepard. Ale ja chcę załatwić Sarena tak samo jak ty. Idę z tobą. Oczywiście, że idziesz ze mną. Nie zjadł pizzy z własnej woli, chyba że jestem głodny i nie ma nic innego. To nie jest tak, że mi nie smakuje, ale nie dam rady tego jeść. No, rozumiem. Jakby każdy ma swoje, nie wiem, ulubione rzeczy. Każdy ma swój gust. Boże, Ania, naucz się mówić. Jesteś Turianinem. Dlaczego chcesz go załatwić? Nie miałem dowodów, ale widziałem, co się dzieje. Saren zdradził radę i przyniósł wstyd moim pobratymcom. Witam na pokładzie, Garus. Jej! Nie tylko my czekamy na pięść. Handlarz cieni też chce go załatwić. Tak. Wynajął krogańskiego łowcę głów nazwiskiem Freks. Idziemy jeszcze po Freksa. Tak. Widzieliśmy go w barze. Moglibyśmy go wykorzystać. Uhuhuhu. Ojej, nawet z McDonalda bym nie zjadła 8. 8 to mi się wydaje tak dużo. No, można powiedzieć wrażliwy żołądek, więc nie mogę jeść za dużo. Jeśli zjem coś niedobrego, mam odruchy. No, rozumiem, Alexa. Boże, biedny Seba. Kroganin może nam się przydać. Ostatnio był w Akademii SOC. Dobra, też co tam robi? Zajrzeć do Zabraliśmy Freksa na rozmowę. Pięść doniósł na niego. Podobno mu groził. Ojej! Wymarsz. Podobno mu groził. No dobrze, to bierzemy w takim razie Kajdana i Garusa. Bo nie możemy wziąć wszystkich naraz. Zastanawiam się tylko... Tak, bo ona ma tylko siłę bojową, a oni mają wszystko. Dobra, zaakceptuj. Wywalić wszystkie słowa z wypowiedzi Pretzla i zostawić tylko dwa, wyszłoby coś w stylu Garus marszcz. Jezu. Tak, zrobię sobie męski harem. Dobra, dostaliśmy tutaj... Aha, musimy mu rozparcelować. Weźmiemy mu te karabiny szturmowe. Pancerz. Aha, tylko tak. Musimy mu władować albo w elektronikę, albo w deszyfrację. Zaraz, w deszyfrację chyba. Zale na użycie umiejętności deszyfracji, by otwierać zabezpieczone obiekty. To musimy mu rozwinąć też. Koniecznie, żebyśmy mogli otwierać zamki. Mogę mu to zabrać stąd. Zróbmy mu tą deszyfrację na 100%. I tak zróbmy. Dobra. My tu nie mamy żadnych punktów. Jeszcze jakiś ekwipunek. No, bo ja posprzedawałam większość rzeczy. Tylko, że my tu nie mamy zbyt dobrych.
Dobra, jeszcze musimy pogadać z Wrexem w takim razie, ale myślę, że zrobimy sobie małą przerwę. O, smacznego Alexa. Co tam wcinacie znowu? Ojej. Cześć Milena, dziękuję za wodę. Wywaliłam Ashley, bo ja nigdy z nią nie lubię chodzić. Poza tym zaraz wywalę Kajdana, bo będziemy mieli Wrexa. Cześć Maja. Tak, zrobimy sobie przerwę. 5 minutek na toaletę i zaraz wrócimy. Cześć nieznajoma, dziękuję za followka bardzo. Tak, Seba mnie zaraz zje. O Boże, dobra, zaraz wracam.